Jak w Wielkiej Brytanii zdobyć ogromne pieniądze? Jest na to kilka angielskich sposobów. Można na przykład do późnej starości polerować te wszystkie zdrabki i ufać, że coś się tam znajdzie. Można też wzorem brytyjskich dam z tych rejonów Anglii co 10 miesięcy zachodzić w ciążę i spieniężać porody. Tę gałąź nauki nazywamy zasadą dynamicznego zachowania benefitu. Ale można też jako właściciel hotelu poświęcić się dla dobra rządu. Nie kraju, rządu! I wszystko, co trzeba zrobić, żeby zarobić duże pieniądze, to powiedzieć... Spoko! Mówisz spoko, kiedy brytyjski rząd zaproponuje ci 500 000 funtów w zamian za to, że twój hotelarski biznes zamieni w dosłownie czarną dziurę. Skegness, nadmorskie miasteczko, które co roku przeżywa oblężenie turystów. Skegness ma dwie bardzo silne zalety przemawiające na korzyść tego miasta. Pierwsza zaleta przedawniła się lata temu, a drugą zapomniałem. Skegness to jedno z trzech najczęściej wybieranych przez ludzi miejsc do spędzania wolnego czasu. No i szczerze mówiąc, cholernie mnie to dziwi, bo Skegness to po prostu upośledzony brat bliźniak upośledzonego miasta Boston. Jedynie położenie geograficzne decyduje o tym, że ludzie zawsze chętnie przyjeżdżają do Skegness, natomiast Boston zawsze chętnie omijają szerokim łukiem. Skegness bombarduje tak wielu turystów z każdego zakątka Anglii, że w lokalnym McDonaldzie błyskawicznie kończy się towar, a po godzinie 14 nie znajdziecie tam nic oprócz papierowych słomek. Aby w szczycie turystycznym dostać się na basen, trzeba wcześniej wylosować bilecik i stanąć w długiej kolejce ochotników. No tak to już bywa, kiedy z 20 tysięcy osób żyjących w tym mieście na co dzień, nagle robi się dziennie 250 tysięcy. Statystyczna legenda głosi, że w zeszłe wakacje Skegness odwiedziło ponad 2 miliony turystów z całej Anglii. Nawet niepełno sprytny czterolatek obudzony o 3 nad ranem zauważy, że to miasto żyje z turystyki, a połowa mieszkańców tego miasta wykonuje zawód z tą turystyką związany. Reszta mieszkańców robi w jakiejś lokalnej fabryce albo siedzi na zasiłku. Istnieje jednak spora szansa na to, że rząd Wielkiej Brytanii właśnie to miasto ubił. Istnieje spora szansa, że rząd właśnie rozwiązał problem turystycznego przeludnienia Skegness. A ponieważ to politycy zawsze wiedzą, co jest dla ludzi najlepsze, Skegness otrzymało właśnie celnego strzała prosto w kolano. Smutna prawda jest taka, że do Wielkiej Brytanii codziennie przybywa pierdyliard łódek z ginekologami i kardiochirurgami na pokładzie. Przybywają tu, ponieważ uważają, że niczego tak bardzo temu miejscu nie brakuje, jak właśnie ich. Chirurg Mustafa po prostu budzi się któregoś dnia i dochodzi do wniosku, że on popłynie łódką do Wielkiej Brytanii. No i nasza mała, wielka wyspa ma tak skonstruowane prawo międzynarodowe, że łódek tych nie da się zwyczajnie zutylizować, a wszystkich tych lekarzy grzecznie zawrócić. Zgodnie z brytyjskim prawem, wszystkie łodzie, które znajdują się na brytyjskich wodach, zwyczajnie muszą tutaj zacumować, natomiast pasażerowie tych łodzi przynajmniej na jakiś czas zamieszkać. Bardziej w lewą stronę już się po prostu nie da. No i Wielka Brytania od bardzo długiego czasu problem przypływających tutaj łódek próbuje rozwiązać dwiema metodami. Dyplomacją i pieniędzmi. Brytyjski rząd co miesiąc przelewa miliony funtów francuskiemu rządowi, aby ten łaskawie patrolował swoje plaże, a wszystkie nielegalne łodzie zatrzymywał, zanim wypłyną w pełne morze. Powaga! Wielka Brytania daje tym samym sygnał. Słuchajcie, Francuzi, w samym 2022 roku na nasze plaże przypłynęło tak wielu lekarzy specjalistów z przeróżnych dziedzin, że naprawdę w tym roku obędzie się już bez kolejnych. No a co robi Francja? Francja robi naprawdę dużo. Przelewy pieniężne oczywiście akceptuje, plaże teoretycznie sprawdza, a problemem przedostających się z jednego kraju do drugiego ginekologów oficjalnie się niepokoi. Poważnie, Francuzi robią oficjalnie... Ojej! No więc myślę, że w zamian za te otrzymywane co miesiąc miliony Francja robi naprawdę dużo. Szczęśliwy rząd brytyjski ma również plan B. Skoro zgodnie z planem A nie potrafi pieniędzmi skutecznie dopierdolić Francji, to zgodnie z planem B dowali własnym obywatelom. No więc jesteśmy sobie w mieście Skegness. Każdy, a na pewno prawie każdy właściciel hotelu w tym mieście otrzymał od rządu propozycję do tak zwanego nieodrzucenia. To znaczy teoretycznie do odrzucenia, ale ludzie już tak mają. Rzadko odmawiasz komuś, kiedy w grę wchodzi 500 000 funtów, po które łatwo się schylić. No więc w tym wypadku rząd proponuje wszystkim właścicielom hoteli w Wielkiej Brytanii łatwe 500 000 funtów w zamian za chwilowe wycofanie się z komercyjnego biznesu. 500 000 funtów w zamian za udostępnienie pomieszczeń dla kardiochirurgów, stomatologów i lekarzy specjalistów. No a na jak długo te hotele miałyby zostać wycofane z obrotu turystycznego? Maksymalnie 3, 4, może
10-11 miesięcy. Klasycznie na 2 tygodnie. No więc każdy hotel, który powie spoko i wystawi łapę po łatwy hajs, otrzyma od rządu łatwe 10 tysięcy funtów tygodniowo w zamian za obsługę tego jednego specyficznego rodzaju klienta. No i trzeba przyznać, że brytyjski rząd to ma rozmach. Z tego, co oficjalnie można wygrzebać w internecie, smutni panowie w garniturach wykupili jak dotąd ponad 400 hoteli na terenie całego kraju. No i aż 5 z nich znajduje się tutaj. Skegness, upośledzonym bracie bliźniaku Bostonu. Co na to lokalni mieszkańcy? A kogo to obchodzi? Lokalnym mieszkańcom może średnio podoba się fakt, że lokalne hotele nie są dłużej dostępne dla komercyjnych turystów, ale od kiedy ludzi w jakimkolwiek mieście pyta się o jakiekolwiek zdanie? Zadaniem lokalnych mieszkańców to jest płacić coraz wyższe podatki, aby rząd miał za co kupować kolejne hotele. Obudzone o 3 nad ranem 5-letnie dziecko ze Skegness doskonale wie, że dobro kardiochirurga z dziurawej łodzi jest ważniejsze niż postpandemiczna bezdomność oraz bieda wśród rdzennych mieszkańców tego kraju. Na pewno zastanawiacie się teraz, ile całe to relokowanie pontonowych ginekologów i stomatologów tak naprawdę kosztuje. W samym tylko listopadzie 2022 roku brytyjski rząd wydawał ponad 5,5 miliona funtów dziennie na całą tą lekarską imprezę. Imprezę, która, jak nas zapewniano, początkowo miała potrwać jakieś 3-4 tygodnie. Imprezę, która jakimś cudem ciągnie się do dziś. Od 2020 roku można zauważyć, że rząd operuje w jakiejś innej strefie czasowej. No i śmiało można powiedzieć, że lekarska impreza potrwa jeszcze 2 tygodnie, bo nie wiadomo, kiedy ci goście w ogóle zechcą z niej wyjść. Jeśli tak wygląda brytyjskie odzyskanie kontroli nad granicami po Brexicie, to jak według Brytoli wyglądała utrata tej kontroli? Natomiast ja od początku wiedziałem, że sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma Ecoflow, producent wypasionych powerbanków oraz stacji ładujących na sterydach. O czegoś takiego. W razie potrzeby Ecoflow działa jak powerbank. Kilkadziesiąt razy naładuje do pełna telefon, laptop, zegarek. Jednak w razie awarii prądu zasili lodówkę, czajnik, telewizor, Thermomix. A na miejscu to w ogóle u nas mówili, że taka Ecoflow Delta 2 to i 90% urządzeń domowych bez problemu utrzyma przy życiu. Dzięki temu, że z tyłu urządzenia są aż 4 tradycyjne gniazdka, to zastanawiam się teraz, po co mnie ciągnąć kabel od prądu do garażu? Po co mnie ciągnąć kabel do stolika przed domem? Wystarczy, że wezmę sobie taką Delta 2 i podłączę pod nią co zechcę, a na wyświetlaczu popatrzę, na jak długo wystarczy mi mocy. Główka pracuje. Jeszcze jak. Jeśli chcę grać w głupie gierki Nintendo przed domem, to dzięki Ecoflow Delta 2 gram w sobie w głupie gierki Nintendo przed domem. Jedna kilowatogodzina wewnątrz urządzenia spokojnie wystarczy, aby podpięta pod nią lampa świeciła godzinami, a telewizor wyświetlił wszystkie najważniejsze wydarzenia na kanale pierwszym i drugim telewizji polskiej. A kiedy podobnie jak mężczyźnie po 40, w Delcie 2 kończy się energia, to naładować ją można na 3 sposoby. Z gniazdka w ścianie, z samochodu na podjeździe, albo ze słońca. Słońce w Wielkiej Brytanii to w ogóle ciekawy temat. Słyszałem, że mamy tu czasem coś takiego. Przezorny zawsze ubezpieczony, a na zimne lepiej dmuchać. I dlatego obok mojej Delty 2 stoi dodatkowa bateria o mocy 2 kWh. Nie straszne mi awarie w lokalnej elektrowni, bo to ja jestem elektrownia. Czasem w życiu trzeba po prostu posłuchać się żony. Teraz wiem, co miała na myśli, mówiąc, że w życiu najważniejsza jest duża bateria. Po naprawdę silne jednostki zapraszam do linku w opisie do filmu. Trochę pokracznie wygląda kraj, w którym rząd zapewnia własnym obywatelom mniej niż tym pożyczonym zza wielkiej wody. Ale co wy możecie wiedzieć? Tak, wiem, co mi teraz napiszecie. Że jak mi się w tym kraju nie podoba, to na szczęście zawsze mogę wrócić do Polski. Bo w Polsce jest inaczej. Bo w Polsce człowiek pożyczak nigdy nie jest i nigdy nie będzie żadnym priorytetem. Zawsze mogę stąd wyjechać, jeśli nie podoba mi się fakt, że rząd wykupuje i zamyka kolejne hotele, a następnie płaci ich właścicielom gigantyczne pieniądze po to, aby obsługiwały jeden specyficzny rodzaj klientów. Nic dziwnego, że mieszkańcy Skegness są lekko podminowani. Przy takim rozmachu inwestycyjnym brytyjskiego rządu, Skegness bardzo szybko zamieni się w jeszcze jeden lekarski zajazd. I to nie jest tak, że właściciele hoteli nie mają żadnego wyboru. To nie jest tak, że kiedy rząd wpycha im do ust łyżeczkę z pieniędzmi, to te biedne hotele nie mogą odmówić. Owszem, wam mogą. W tym mieście jest przynajmniej jeden hotel, który rządowy deal na 500 000 funtów zwyczajnie spłukał w toalecie. Dwukrotnie spłukał w toalecie. Tylko w dzisiejszym lewowydechowym świecie mediów takie zagranie to żaden heroizm. To po prostu skandal. Ten hotel na przykład ofertę zasiedlenia go lekarzami i stomatologami otrzymywał od rządu 2 razy. Najpierw we wrześniu 2021, a potem we wrześniu 2022 roku. 2 razy oferta została odrzucona i jak zapewniają właściciele tego hotelu, taką parszywą ofertę odrzucać
będą zawsze. No bo jeśli dobrze się zastanowić, to jakie są prawdziwe konsekwencje wzięcia półmilionowej łapówki rządowej? Po pierwsze, trzeba skasować wszystkie rezerwacje, jakie dokonali ludzie na kolejny rok. Po drugie, trzeba przebranżowić się w izbę lekarską. Fachową izbę lekarską. Taką izbę, w której w większości zasiadają młodzi chłopacy w wieku poborowym. Lekarze posiadający przy sobie tyle samo legalnych dokumentów, ile chęci przystosowania się do kultury zachodniej. No i po trzecie, warto sobie zadać pytanie, drogi rządzie Wielkiej Brytanii, czy zamieniając kolejny hotel w lekarską przystań, tak naprawdę rozwiązujesz jakiś problem? Czy może zamieniasz ten kolejny hotel w kolejną część wielkiego problemu? No, ale brytyjskie lewowydechowe media internetowe nie pozostawiają na tym jednym, jedynym hotelu w Skegness suchej nitki. Najgłośniej z polityki odmawiania schronu lekarzom i farmaceutom z łódek szydzi The Guardian i BBC. Według nich być może niszczenie turystycznych miasteczek poprzez zalewanie ich mokrymi lekarzami nie jest ani najlepszym, ani długoterminowym rozwiązaniem, ale chociaż zapewnia tym ludziom bezpieczeństwo i schronienie w tych jakże trudnych czasach. Ilekroć słyszę zagadnienie trudne czasy, przepala mi się bezpiecznik. Drogie internetowe media, radzę raz jeszcze kurwa zastanowić się, kto te czasy uczynił takimi jakże trudnymi. Bardzo cieszą mnie też lewoskrętne ugrupowania typu Care for Calais. Ugrupowania, które krzyczą, że każdej jednej osobie w łódce Wielka Brytania musi zapewnić azyl oraz dom. Musi, bo każdy lekarz płynący w łódce jest problemem każdej osoby płacącej podatki w Wielkiej Brytanii. Problem każdego lewaka polega na tym, że ktoś inny musi płacić za to, czego on chce. Lewak zabierze ci wszystko, oprócz pracy. Droga lewoskrętna burto, przypomnę ci coś, o czym często zdajesz się zapominać. Lekarz przypływający z Francji nie ucieka przed żadną wojną. Ostatnio, kiedy sprawdzałem w Google, Francja nie była w stanie wojny z żadnym krajem. A nawet jakby była, to tego samego dnia poddałaby się. No więc osoba przypływająca łódką z Francji nie jest żadnym wojennym uciekinierem. Założę się też o gasnące życie mojego samochodu, że żaden z członków organizacji Care for Calais nie przygarnął pod swój dach nikogo z Calais. I powód był jak zawsze ten sam. No ja to u siebie nie mam miejsca. No, inni na pewno mają, no. Ja nie mam. Wracając do Skegness, skoro wybrane hotele zamykają się dziś na brytyjskich turystów, to brytyjscy turyści mają swój plan kontrataku. W przyszłości będą po prostu te hotele omijać szerokim łukiem. Planując wakacje w tej części Anglii, nie będą brać tych hoteli pod uwagę. No i plan wydaje się logiczny, tylko ma jedną zasadniczą wadę. Jest bardzo krótkowzroczny. No więc dziś brytyjscy turyści krzyczą, że kiedy lekarskie hotele w Skegness nareszcie się uwolnią, to oni jako klienci już do nich nie wrócą. Dzięki temu biznesy, które są wobec nich nieuczciwe dziś, jutro zdechną. Jednego tylko nasze kochane, zbuntowane brytolki nie wzięły pod uwagę. Pokoje w tych hotelach już nigdy się, kurwa, nie zwolnią. Wiara w to, że Wielka Brytania rozwiąże w końcu problem nadmiernej ginekologicznej gościnności, jest równie naiwna jak wiara w to, że medyczne przesyłki z Francji któregoś dnia po prostu skończą się. I myślę, że właściciele hoteli, którzy łapówki wzięli i tym samym wypłukali się z jakiejkolwiek godności, doskonale o tym wiedzą. Kiedy jako mieszkaniec wysp czytam o tym, że brytyjski rząd podpisuje z hotelami 3-letnie kontrakty na osiedlanie się lekarzy, to szybko dochodzę do wniosku, że łodzie z Francji po prostu nie przestaną płynąć w tym kierunku. Kiedy amerykański albo japoński turysta czyta o tym, że brytyjski rząd podpisuje z hotelami 3-letnie umowy na podnajem pokojów dla lekarzy, to szybko dochodzą do wniosku, że zamiast fatygować się do Wielkiej Brytanii samolotem, lepiej jest przypłynąć tutaj łódką. No a co w tej sytuacji robi nasz niewidzialny premier Wielkiej Brytanii? No cóż, powiedziałbym wam, co robi z tym premier Wielkiej Brytanii, gdyby ktokolwiek go gdzieś widział. Duda nauczył go, jak chować się przed problemami kraju. A dzięki temu, że Rysiek chowa głowę w swoim gabinecie i z francuskimi przesyłkami nie robi absolutnie nic, coraz więcej brytyjskich miasteczek zamienia się w takie coś jak Skegness. Wypasiony pakiet lekarski wkrótce także w twoim mieście, w hotelu obok twojego domu. Każde brytyjskie miasto ma swojego lokalnego polityka, reprezentującego go w rządzie. Skegness i Boston dorobiły się geniusza o kodowej nazwie Matt Warman. No i pod koniec zeszłego roku pan polityk zorganizował zebranie z niezadowolonymi mieszkańcami Skegness. No i na tym zebraniu bardzo ogólnikowo chciał odpowiedzieć na wszystkie trapiące ich problemy. Jak nie trudno się domyślić, wszystkie logiczne pytania nigdy nie doczekały się logicznych odpowiedzi. Według pana ministra, łodzie po prostu do nas przypływają. Lekarze z tych łodzi osiedlani są wszędzie, m.in. w Skegness. I my jako kraj nie możemy tego powstrzymać. Ale szczęśliwie to tylko na chwilę. To tylko tak na 2 tygodnie. A jak krótkie będą te 2 tygodnie, to za kilka lat się okaże. Brytyjskie prawo obrony terytorialnej działa tak, że granice mamy zawsze szeroko otwarte. Nawet jeśli przeciąg jest zabójczy dla osób mieszkających po tej stronie ściany. Wracając do pana polityka, godnie reprezentującego w rządzie,
tą część kraju. Jego wystąpienie przed mieszkańcami Skegness zamieniło się w jakiś koszmarny stand-up. Raz jeszcze ludzie mieli okazję zobaczyć w akcji polityka reprezentującego biznes obcego kraju. Co? Polityka wybiera się, żeby reprezentował ciebie? No co ty? Dzięki takim politykom jak Matt Warman ta wysepka powoli zmienia się w teatrzyk. Chujowe przedstawienie, które opiera się na takich hasłach jak już dziś przypłyń do Wielkiej Brytanii na dziurawym pontonie. Szanse, że znajdziemy ci nowy dom lub hotel są ogromne, natomiast szanse, że odeślemy cię z powrotem praktycznie zerowe. I tak, zgadłeś, nie wolno nam ciebie odesłać z powrotem. Przypłyń do nas już dziś, akceptujemy ponad 98% aplikacji o status uciekiniera wojennego, dlatego twoje szanse na hotel all inclusive, darmowe ogrzewanie i brytyjską wizę są jak milion do jednego. Czy idąc do domu nadepnąłeś przypadkiem na zamarzniętego brytyjskiego bezdomnego? Nie przejmuj się. Ludzie, którzy do społeczeństwa wnoszą wyłącznie roszczenia, i tak nie są zbyt wiele warci. A jeśli chciałbyś popełnić jakiś błąd w sztuce lekarskiej lub przywiozłeś tu nierozliczone rachunki z własnego kraju, to nie krępuj się. Lokalna policja na pewno wykaże się ogromnym zrozumieniem twoich potrzeb. W razie czego zakryjemy twoje dane osobowe w wiadomościach. Jesteśmy Wielką Brytanią, największą organizacją charytatywną widzianą z kosmosu. No więc ludziom w Skegness powoli przepalają się wskaźniki radości. Są przeszczęśliwi, że ich podatki wydawane są na coś, co ostatecznie pozbawi ich pracy. Oraz tej, przyszłości. Jeśli rząd rzeczywiście ma plany, co dalej zamierza robić z przemoczonymi lekarzami i farmaceutami, to dlaczego nikt oficjalnie nie chce nam o tym powiedzieć? Dlaczego jedynym, na co możemy liczyć, to jakiś lewy stand-uper, Matt Warman? Rozumiem was, no nic nie można z tym zrobić. Mamy co prawda jakieś tam granice kraju, prawo międzynarodowe. Francuska łódka stoi ponad tym. Mieszkańcy Skegness na bank zadają sobie teraz jedno pytanie. Skoro Brexit wszedł w życie już jakiś czas temu, to kiedy wejdzie w życie? Myślę, że w zbliżających się wyborach parlamentarnych polityka rządu wobec lekarzy i farmaceutów z łódek będzie główną kartą przetargową. Jestem też przekonany, że obecnemu rządowi, przynajmniej oficjalnie, ludzie w 100% podziękują. Przez ostatnich 12 lat zamienili tę wyspę w kraj trzeciego świata, a takie ciche przyzwolenie na inwazję to nie jest coś, co każdemu do końca się podoba. No bo bądźmy szczerzy, coraz więcej hoteli w Wielkiej Brytanii zamykanych jest na 2 tygodnie. Coraz więcej lekarzy specjalistów przywożonych jest na wyspę, a następnie wmasowywanych w społeczeństwo. My tu nie mówimy o uciekaniu przed żadną wojną. My tu mówimy o kulturowym przesiedleniu. Przesiedleniu dosyć pokracznie pilotowanym przez rząd Wielkiej Brytanii. Rząd, który w zeszłym roku oficjalnie zwiększył wydatki na Francję, aby ta pomogła uporać się z problemem. Na Skegness patrzę dosyć często i w życiu nie widziałem pieniędzy mocniej wyrzuconych w błoto niż te przygarnięte przez żaby. Chyba jeszcze nigdy na usta ludzi tak bardzo nie cisnęło się tak oczywiste pytanie. Po co nam w ogóle dzisiejszy rząd Wielkiej Brytanii? Czy jeśli płacimy Francji, aby pomogła uporać nam się z problemem przypływających tutaj nielegalnych łódek, to czy każda taka łódka znaleziona na wybrzeżu Wielkiej Brytanii nie powinna zostać do Francji zawrócona? Ktoś tutaj niczym beneficjarz bierze kasę za nic? Osobiście nie mogę doczekać się brytyjskich wyborów parlamentarnych. Chcę na własne oczy zobaczyć, czy ludzie tego kraju wreszcie się obudzili. Czy śpią dalej? Bo obecna polityka względem przemoczonych kardiochirurgów jest równie zabawna, jak żart o czarnoskórym Arnoldzie Schwarzeneggerze. Jeszcze jedno. Co ma wspólnego dzisiejsza Wielka Brytania z Ukrainą? W sumie nic, poza faktem, że Putin zarówno Zeleńskiego, jak i Johnsona chciałby poczęstować rakietą. Wielka Brytania mogłaby jednak od Ukrainy wyciągnąć kilka lekcji na temat tego, jak skutecznie bronić swoich granic. No ale zamiast tego coraz bardziej popularne stają się żarty pokroju: zgadnij co to jest? Czarne, mokre i nic nie robi. Połowa tego miasta! Hej patroni! Ogromny ksiądz zapłać za wszystkie datki przelane w ostatnim miesiącu. Jak tak dalej pójdzie, to do nagrywania filmów być może dorobię się jakiegoś studia i nie będę musiał za każdym razem marznąć przed domem. Ilekroć chcę do was coś powiedzieć, bo ona śpi po nocy, a mój głos obudziłby zmarłego na COVID. Za największe datki w tym miesiącu podziękowania lecą do najbogatszych prezesów Benefitu. Mowa tu o takich tuzach rozdawnictwa jak Łukasz & Karol, Roof Done Right LTD, Krzysztof Bryja, Anna Jakubowicz, Jarosław Góra, Grzegorz Włodarczyk, Adam Pietura, Paweł Gruca i Paweł Kozłowski. Specjalnie dla was ciekawostka dnia. Kiedy patrzę na tytuł bajki He-Man, to widzę w nim przynajmniej jedną rzecz, która śmiertelnie obraża połowę tak zwanego progresywnego świata. Tylko czekać, aż twórca postaci zacznie wszystkich przepraszać. Do następnego!